Przechodzimy teraz już do kolejnej, ostatniej nagrody specjalnej. To jest, tak jak mówiliśmy, jest system głosowania. Głosowali Państwo. Teraz nagroda jubileuszowa przedsiębiorcy 15-lecia. A nagrodę wręczy pan Jerzy Koźmiński, przewodniczący jury konkursu EY Przedsiębiorca Roku. Zapraszamy na scenę. Wielce Szanowni Państwo, Panie i Panowie, jest dla mnie ogromną przyjemnością, iż mogę wypełnić zaszczytną powinność przewodniczącego jury konkursu i przekazać Państwu, co następuje. Państwa decyzją przedsiębiorcą 15-lecia zostaje, przedsiębiorcami 15-lecia zostają Marcin Iwiński i Michał Kiciński, CD Projekt. Czarował rynek. Grubo. Grubo, żeście Państwo pojechali. Tak może dwa słowa. Dzisiaj tak odświętnie, jak mnie tutaj szanowne jury zobaczyło, to nie mogło uwierzyć, bo ja z reguły w t-shircie i tak też odbierałem nagrodę z Michałem. Michał notabene był o kulach. I tak w ogóle to dzwoniliśmy jeszcze do EY-a, bo Michał miał gorączkę po operacji nogi. Czy w ogóle mamy przyjeżdżać? No bo przecież gry komputerowe, nie? To na pewno nagrody nie dostaną. No i najpierw dostaliśmy w jednej kategorii, ale stwierdziliśmy, no okej. A potem nagroda główna. I ten napis Game Over, który Państwo na początku widzieli. Tam była nie do końca cała moja wypowiedź, bo ja potem jeszcze powiedziałem, że my, otrzymując tą nagrodę tutaj na scenie w roku 2008, wiedzieliśmy, że idzie kryzys. Byliśmy już po wydaniu Wiedźmina I i właśnie pakowaliśmy się w duże problemy finansowe, które zakończyły się, jak się zakończyły, jestem tutaj z Państwem, bo szczęśliwie, ale wtedy wydawało mi się, że się tak nie zakończą. Ja to game over potem przez następne 3 lata miałem w głowie, że nie możemy dać ciała, że musimy dowieść. I szczerze mówiąc, w najśmielszych marzeniach nie spodziewałem się tego, co się uda dowieść, ponieważ z tej jednej gry komputerowej zrobiła się seria. Zmieniliśmy zupełnie działalność, ponieważ zaczęliśmy robić gry, robimy cyfrową dystrybucję. Weszliśmy do czołówki firm polskich i światowych, a przecież to tylko gry komputerowe. I do tej pory pamiętam, jak z Michałem żeśmy zaczynali ten biznes i poszliśmy po pierwszy kredyt do banku. Ani Michał niespecjalnie fascynowaliśmy się sferą finansów, więc przygotowanie tych wszystkich dokumentów przyszło nam z wielkim bólem i trudem. No i na końcu, po 2-miesięcznym procesie, mieliśmy już obroty, przychody, to już była normalna działalność. Pani w banku się zapytała, a czy rodzice to mogą poręczyć domami i samochodami? Ja do tej pory to pamiętam, to była taka lekcja przedsiębiorczości wtedy. I teraz jeszcze jedno. Chciałem podziękować za ten bardzo odważny wtedy werdykt, bo to było bodajże 120 milionów przychodów, większość z dystrybucji, około 10 milionów zysku. A teraz jest to nieco więcej. Sam Wiedźmin III razem z dodatkami zarobił ponad 1 miliard złotych brutto. I tak jak ja wtedy mówiłem, że to dopiero początek, to chcę to w tej chwili jeszcze raz powtórzyć, to dopiero początek, proszę Państwa, my się dopiero rozkręcamy. Dziękuję bardzo. CD Projekt, gratulujemy bardzo serdecznie przedsiębiorca 15-lecia.